te społeczności żyły w zgodzie. Wspólnie świętowano, zawierano związki małżeńskie, ja też pochodzę z takiej rodziny mieszanej polsko-ormiańsko-ukraińskiej i to wszystko było normalne. Niestety wojna przyniosła te straszliwe rzeczy. Ja tutaj na tym filmie mówiłem o zderzeniu tych dwóch etosów. Chciałbym to trochę szerzej rozszerzyć, że Polacy przez ostatnie 200 lat ustawicznie walczyli o niepodległość. No, w szkole ciągle się mówi o powstaniach, najróżniejszych walkach, na wszystkich frontach walczyli. No, nie ma takiego chyba takiej wojny w XIX wieku, gdzie by Polacy nie walczyli mając w intencji polskie sprawy. Więc to był etos rycerski, oparty o tym, że zbrojni występują przeciwko zbrojnym, ale przestrzegają praw.